Serdecznie witam na prezentacji regulatora pogodowego CW100 przeznaczonej dla firm instalacyjnych. Jest to popularny i prosty w obsłudze regulator komunikujący się z kotłem marki Junkers poprzez dwużyłowy przewód magistrali danych BUS. CW100 to regulator pogodowy z programem tygodniowym do montażu na ścianie. Może sterować jednym obiegiem centralnego ogrzewania bezpośrednim z kotła, obiegiem z zaworem mieszającym w połączeniu z modułem MM100 lub bez zaworu mieszającego oraz z zasobnikiem i cyrkulacją ciepłej wody użytkowej. CW100 wyposażony jest w funkcję autokonfiguracji ułatwiającą uruchomienie, funkcję ochrony przed zamarznięciem, funkcję dezynfekcji zasobnika ciepłej wody użytkowej, automatyczne przestawianie czasu lato-zima, funkcję urlop oraz regulację i optymalizację solarnego podgrzewania CWU w połączeniu z modułem solarnym MS-100. Czytelny wyświetlacz LCD umożliwia nastawy i odczyty temperatur, trybów pracy, kodów błędów oraz komunikatów serwisowych. Dzięki wbudowanemu czujnikowi temperatury wewnętrznej CW100 uzyskuje informacje o temperaturze wewnątrz budynku, dzięki czemu praca systemu grzewczego zapewnia optymalny komfort i oszczędność energii. Czujnik temperatury zewnętrznej dostarczony jest wraz z regulatorem. Regulator jest dostarczany wraz z czujnikiem zewnętrznym, kołkami montażowymi oraz z instrukcją montażu. Najbardziej popularny montaż regulatora CW100 to sterowanie podłączonym bezpośrednio do kotła obiegiem centralnego ogrzewania, zasobnikiem z cyrkulacją ciepłej wody użytkowej lub komfortu ciepłej wody z kotła dwufunkcyjnego, tzw. ciepły start sterowany czasowo. Regulator CW100 może też być użyty jako zdalny sterownik kolejnej strefy CO z regulatorem wieloobiegowym CW400. Na rysunku strefa trzecia na poddaszu. W połączeniu z modułami MM100 można wykonać system wielostrefowy. Montaż regulatora jest bardzo prosty. Na ścianie należy zawiesić podstawkę i połączyć przewodem dwużyłowym o średnicy 0,5 mm ze złączem w kotle oznaczonym literami BB lub EMS. Większość kotłów marki Junkers posiada funkcję komunikacji magistralowej z regulatorami. Cerapur Compact posiada złącze automatyki z funkcją autodetekcji podpiętego regulatora. Do pomarańczowej kostki po wypięciu mostka można podłączyć regulator włącz-wyłącz lub regulator systemowy Junkersa z komunikacją przez magistrale danych. W pozostałych kotłach są dwa zaciski: zielony do regulatorów włącz-wyłącz oraz pomarańczowy do magistrali danych. Obsługa regulatora to 4 przyciski oraz pokrętło wyboru funkcji oraz potwierdzenia po naciśnięciu. Przycisk menu to wejście w główne ustawienia regulatora. Przycisk powrót to cofnięcie do poprzedniej funkcji, anulowanie wpisywanej wartości lub powrót do głównego ekranu po dłuższym naciśnięciu. Z lewej strony znajduje się przycisk Auto, praca automatyczna, z programem czasowym widocznym na dole wyświetlacza oraz przycisk MAN, czyli praca manualna, ręczna z zadaną przez użytkownika stałą temperaturą. Przy pierwszym włączeniu regulatora CW100 należy ustawić język, datę, godzinę oraz funkcję, jaką pełni regulator. Czy jest głównym regulatorem obiegu grzewczego, tzw. praca samodzielna, czy pełni funkcję zdalnego sterownika w jednym z obiegów grzewczych z regulatorem głównym CW400 oraz na którym obiegu. Przy porządkowaniu obiegu grzewczego wpisujemy 1. Następnie przy pytaniu automatyczna konfiguracja należy ustawić tak. Regulator wyszukuje wszystkie podpięte elementy w systemie. Po skończonej konfiguracji możemy sprawdzić CWU, jak jest realizowana, pompa ładująca czy zawór trójdrogowy, czujnik sprzęgła nie lub tak na module, to znaczy jest wpięty do modułu MM100, Cyrkulacja tak, nie. System grzewczy grzejniki lub ogrzewanie podłogowe jest to wstępne wybranie krzywej grzewczej. Temperatura projektowana 75 stopni jest to główna wartość temperatury z krzywej grzewczej, jaką kocioł osiągnie przy temperaturze zewnętrznej minus 20 stopni. Temperaturę tę warto obniżyć np. do 65 stopni. Temperatura maksymalna zasilania zwykle jest to 5 stopni powyżej temperatury projektowanej, 65. Ochrona przeciwzamrożeniowa. Zalecane ustawienie według temperatury zewnętrznej, której wartość można ustawić w kolejnej funkcji. Próg mrozu, np. 3 stopnie i na końcu należy zatwierdzić konfigurację start ogrzewania tak. Regulator po wykonaniu konfiguracji zaczyna pracować. Aktywny jest standardowy program czasowy układu centralnego ogrzewania. To oznacza, że kocioł ogrzewa budynek od poniedziałku do piątku od 6 rano do 23, a w weekendy od 8 do 23. W pozostałych okresach jest temperatura obniżona. W tym czasie również jest ogrzewana CWU w zasobniku oraz działa cyrkulacja. Program czasowy można łatwo zmienić w opcjach menu. Naciskając przycisk menu można w opcji grzejnik zmienić temperatury ogrzewania i obniżania. Dalej jest możliwość zmiany standardowego programu ogrzewania. Można ustawić 6 okresów czasowych na każdy dzień. Kolejna opcja to reset czasów, czyli powrót do programu fabrycznego oraz lato-zima, czyli ustawienie progu temperaturowego, włączenia automatycznego okresu grzania, np. 17 stopni. Kolejne menu kranik to ustawienia ciepłej wody użytkowej. Pierwsza dostępna opcja to jednorazowe ładowanie zasobnika na żądanie przez 1 godzinę. W przypadku kotła dwufunkcyjnego jest to jednorazowa funkcja komfortu, czyli ciepłego startu. Dalej tryb pracy CWU Auto oznacza pracę zgodnie z programem czasowym na centralnym ogrzewaniu, czyli w okresie grzania ciepła woda w zasobniku jest utrzymywana na ustawionym w regulatorze poziomie. W kotłach posiadających pokrętło regulacji CWU temperatura w zasobniku jest zgodna z jego ustawieniem. W okresie obniżania zasobnik jest nieogrzewany. Tak samo działa cyrkulacja. Ilość łączeń cyrkulacji na godzinę można ustawić w trybie serwisowym panela kotła. Ustawienie fabryczne to 2 włączenia cyrkulacji na godzinę po 3 minuty każde. Ostatnia opcja to dezynfekcja zasobnika wyłączona lub w trybie automatycznym, co oznacza wygrzanie zasobnika do 70 stopni w każdy wtorek o 2 w nocy. Kolejne opcje to urlop, oraz tryb info, pozwalający odczytać wszystkie temperatury zewnętrzną w pomieszczeniu, status pracy oraz temperatury ciepłej wody zadaną i rzeczywistą. Ostatnia opcja ustawienia umożliwia zmianę języka, godziny i daty oraz format wyświetlania. Regulator CW100 umożliwia również konfigurację większego systemu grzewczego ze sprzęgłem i układem pompowym lub pompowo-mieszaczowym. W takim systemie należy użyć moduł MM100. Można również podłączyć moduł solarny MS100, aby komfortowo w pokoju na ścianie skonfigurować wszystkie funkcje solarne. CW100 to niezwykle prosty i komfortowy regulator pogodowy, sterujący jednym obiegiem centralnego ogrzewania, ciepłą wodą i cyrkulacją. Przeznaczony do regulacji kotłów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Łatwy w montażu, komunikujący się z kotłem poprzez magistrale danych. Występuje też w wersji pokojowej CR100. Wówczas w dostawie nie ma czujnika temperatury zewnętrznej. Warto dodać, że w tej wersji regulator dynamicznie zmienia temperaturę kotła w taki sposób, aby przy jak najniższej temperaturze zasilania osiągnąć zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Funkcja ta wydłuża okres kondensacji kotła. Dziękuję za uwagę. Życzę sprawnych i bezproblemowych montaży.